Mini channeling Krajona z dnia 7 lutego 2016 roku, przekazanego w miejscowości Red Deer w prowincji Alberta w Kanadzie. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Orszak energetyczny jest już tutaj w tym pomieszczeniu. Jest to pierwsza część wiadomości, które będziemy podawali tutaj w tym pomieszczeniu. Dla niektórych z Was cały proces, który w tej chwili oglądacie, może wydawać się bardzo dziwny. I tak jak mówiliśmy już to wiele razy, inne zrozumienie tego, co się dzieje. Otrzymacie inną jakościowo informację. Czy jest rzeczą możliwą, że prawdziwa rzeczywistość jest o wiele większa niż to, co wam mówiono, niż to, co możecie zmierzyć? I wszystko, co się dzieje, włączając w to ten channeling, to są rzeczy, które są dopuszczalne, prawdziwe i mające wyjaśnienie. Jest to prawdziwe naukowo w fizyce, dlatego że Stwórca Wszechświata jest arcymistrzem fizyki. I to, co możecie tutaj odczuwać, co będzie współczuciem lub miłością i nawet przeobrażenie, jakie możecie odczuwać wewnątrz was, to wszystko można wyjaśnić. Moi drodzy, Stwórca wszystkiego to jest ktoś, kto działa w sposób praktyczny. Jeżeli wyobrazicie sobie, że wy jesteście Stwórcą i zapytacie się, jaka może być najbardziej praktyczna rzecz, którą mogę stworzyć, to byłoby to, aby być połączony z całą swoją, z wszystkim, co wykreowałem, połączony poprzez współczucie i miłość. I wtedy wszystko, co zostało stworzone, będzie śpiewało, grało, tak jak gdyby grała harfa, gdyby struny harfy wprowadzone zostaną w drgania. I wtedy ta muzyka to będzie coś niezwykle wielkiego, które moglibyście usłyszeć, będąc po drugiej stronie zasłony. Największa moc, największa energia, jaką w jakikolwiek sposób największy moglibyście sobie wyobrazić, w całym wszechświecie, we wszystkich wszechświatach, to jest współczucie i miłość pochodzące od Stwórcy. Dlatego, że we wszystkim, co zostało stworzone, jest część Stwórcy. Jesteście tu w pokoju, w tym pomieszczeniu, siedzicie na krzesłach i słuchacie głosu człowieka, który siedzi przed wami. I powiedziano wam, że człowiek odsunął się na bok. I zamiast człowieka słyszycie głos kogoś, kogo uważacie za pojedynczą istotę i która ma imię Kryon. I chcę wam powiedzieć, że praktycznie wszystko to, co wam powiedziałem w ciągu tych ubiegłych pięciu sekund, jest nieprawdziwe. Człowiek jest pojedynczą jednostką i myśli jako pojedyncza jednostka. Chodzicie po ziemi w jednym ciele i wydaje wam się, że posiadacie jedną duszę i macie tylko jedno życie. Macie jedno imię,
każdy z was ma inną postać, wygląda jaki oddzielny człowiek. Wasze myślenie jest tendencyjne w kierunku tego, że uważacie, że wszystko jest pojedyncze. I dlatego robicie projekcję tego pojęcia jednostkowego na wszystkie inne rzeczy. I dlatego jest wam bardzo trudno rozmawiać czy wyobrażać sobie coś, co nie jest jednostkowe, singularne. Dlatego, że zawsze pragniecie przeliczać typy energii, ale jeśli byście zobaczyli większy obraz, to zobaczylibyście, że Stwórca kreuje rzeczy w postaci fraktali i w ten sposób nie ma jednostkowości, nie ma tego, że gdyby jeden był ważniejszy od drugiego. Wasza dusza nie jest czymś jednostkowym. Jest częścią wszystkiego, co zostało stworzone we wszechświecie. Całą wiedzę, jaką posiada wasza dusza, dzieli również z innymi duszami. To, co ona wie, wiedzą inne dusze. Wasza dusza nie posiada imienia, ale jest częścią całego systemu, o którym już kiedyś mówiliśmy, który działa jak szwajcarski zegarek, gdzie każdy trybik ma swoją ważność i bez wszystkich trybików zegarek nie będzie pracował. W tym zegarku niektóre części są bardzo małe, niektóre części są większe, ale to nie ma znaczenia. Muszą być wszystkie, aby zegarek pracował. Bo jeżeli wyjmiecie z tego zegarka nawet najmniejszą część, to zegarek przestanie pracować. Jest to piękny układ i to jest to, do czego należycie, bo Kryon nie jest jednostką, nie jest czymś singularnym, jednostkowym. Nie jest istotą singularną, która posiada imię. To, co mówię do was, pochodzi od dużego orszaku energii, układu energii, który jest niezwykle trudno mi wyjaśnić, w jaki sposób on jest złożony i jak działa. Bo wszystkie te energie, o których mówię, są uwikłane z wami. Jest to częścią podstawowej fizyki tego, jak działa wszechświat. Bo wszechświat śpiewa jako całość. I śpiewa miłością do was. Ta planeta Ziemia jest częścią testu. I kiedy postawicie pytanie, o co chodzi w życiu, jakie jest znaczenie życia, no odpowiedź to jest, przychodzicie tutaj, aby otworzyć się, jak również pytać się i dostawać odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem częścią jakiejś ogromnej wielkości. I to jest sens życia. I to jest bardzo ważne, dlatego że wam ciągle się wydaje, że jesteście oddzielną jednostką, żyjącą jako oddzielna, singularna, jednostkowa osobowość. I całe wasze życie toczyć się w odosobnieniu, jest niezwiązane z innymi. Ale jakież to jest trójwymiarowe? Ale to jest przekonanie, które dzieli większość ludzi na tej planecie. Ale w momencie, kiedy postawicie sobie pytanie, czy ja jestem częścią czegoś o wiele większego, to natychmiast prowadzi to do pytania, jak wygląda to coś większego, co to jest to większe. I zaczynacie się również pytać, jaka jest moja rola w tej większej rzeczywistości? I odpowiedzi na te wszystkie pytania są dla was konfundujące, dlatego że nie ma jednej jednostkowej rzeczy, którą macie wykonywać w tym dużym systemie. Dlatego że każda część tego wielkiego systemu
może odgrywać swoją istotną rolę nawet tylko przez to, że po prostu istnieje. Po prostu podtrzymując energię lub też wyrażając współczucie lub stwierdzając to, że we wszystkim jest część Boga. Założenia, jakie robicie, założenia tendencyjne, które mówią, że musicie coś zrobić, aby spełnić swoją rolę, prowadzą do tego, że zaczynacie się pytać, jaka jest moja rola? Czy wiecie, jaka jest najtrudniejsza część tego, jak ktoś jest lightworkerem? Najbardziej trudna sprawa dla lightworkera to jest to, aby odczuwać, że jest on lub ona kochany. To jest to, aby móc się otworzyć, pozwolić to współczucie płynęło o takiej mocy, żebyście po prostu świecili swoim światłem, abyście się uśmiechali, kładąc się spać, dlatego że kładziecie się z przekonaniem, że ja jestem częścią całego systemu, całego układu i w związku z tym moje życie jest ważne. A oprócz mnie jest wiele, wielu jeszcze takich samych innych. Byłem tu już na ziemi i przyjdę tu znowu. Czuję, że Bóg jest we wszystkim. Bóg jest częścią wszystkiego. Jestem szczęśliwy, chociaż mam pewne problemy. Ale wiem, że wszystkie te problemy znane są Bogu. Słyszycie to, o czym mówię? Ten krótki channeling zakończymy pytaniem skierowanym do Was. Czy nie jesteście zmęczeni tym, aby czuć się samotnie? Bo test, dla którego jesteście tutaj, to jest to, aby obudzić się do większej prawdy. I częścią tego testu jest to, aby podnieść wibracje planety, dlatego że ta planeta odgrywa bardzo znaczącą rolę w rzeczach, o których po prostu jeszcze nie macie zupełnie pojęcia. Dlatego, że to są rzeczy, które zdarzają się zupełnie gdzie indziej. Stara duszo, ty byłaś, żyłaś w innych częściach, w innych miejscach tego wszechświata, bo dusza jest nieśmiertelna. Twoja dusza jest nieśmiertelna, jest na zawsze, tylko twoje ciało jest tutaj na chwilę. Ale dusza, współczucie i miłość, które mają na sobie, niosą ze sobą twoje imię, jest częścią substancji wszechświata. I to jest coś, co nigdy nie znika. Tak więc jeszcze raz. Czy nie jesteście zmęczeni tym, aby czuć się tylko oddzielnymi jednostkami? Proszę, wyjdźcie z tego swojego pojedynczego pudła i zacznijcie zadawać pytania, ale nie zadajcie tych pytań jako osoba jednostkowa, dlatego że chcę, abyście poczuli odpowiedzi na pytania, które zadajecie. Dlatego, że w momencie, kiedy tylko otworzycie to pudło i zapytacie się, drogi Boże, czy rzeczywiście jestem częścią całego stworzenia? Czy ja rzeczywiście jestem kochany przez coś, czego zupełnie nie rozumiem? I jeżeli otworzycie swoje serce, to natychmiast poczujecie, że odpowiedź na te wszystkie pytania jest tak, tak to jest. I zostawcie pytania jak, kiedy, skąd, po co, na później. I nie oczekujcie, że dostaniecie odpowiedź na te pytania natychmiast. Jak skończy się to spotkanie, to wsiądziecie do swojego samochodu, włączycie kluczykiem samochód i odjedziecie. I wtedy ja was zapytam,
jak to jest, że wy możecie włączyć kluczyk, odjechać bez tego, aby mieć dokładną wiedzę o tym, jak pracuje silnik spalinowy. Jak możecie to robić bez tego, żeby najpierw przeczytać tomy instrukcji na temat tego, jak taki wehikuł pracuje? Ale natychmiast mi odpowiecie, ja nie muszę tego robić. Wystarczy, że wsadzam kluczyk, włączam silnik i jadę. A ja wam powiem, dokładnie, jest czas na to, przyszedł czas na to, abyście wystartowali i odjechali. Moi drodzy, posiadacie ten spirytualny wehikuł i wystarczy, że wystartujecie i pojedziecie. Bo pamiętajcie, możecie czuć się częścią kreatywnego źródła albo czuć się samotnie przez całe wasze życie. Co zrobicie? Ale powtarzam, nie ma osądzania. Nie ma absolutnie żadnego osądzania. Dlatego, że my was kochamy niezależnie od tego, co zrobicie. I to jest to, co stanowi ważną część tych wiadomości, jakie przekazuje wam Kryon. I ta wiadomość będzie zawsze taka sama. I to już jest wystarczająco na teraz. Spotkam się z wami później. I tak to jest. Tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.